No, cześć wszystkim, cześć, cześć. Tak jak powiedziałem, ta gra to jest trudna. Plus ja... To jest jedna z... Jedyna moja gra, która... Ja nie jest poradnikiem. Ja po prostu w nią gram, bo po prostu ją bardzo, bardzo lubię. Notabene, jeżeli ktoś chce, żeby... Bo ta gra, jak się ją załaduje za darmo, ściągnie się ją i się ją odpali, to ona jest taki malutki screen na Windows. Żeby ją zrobić większą, trzeba tutaj na górze, na border kliknąć prawą myszką, pójść do Properties i wtedy możemy sobie zmienić szerokość i długość ekranu i trzeba sobie potem zmienić litery, żeby były takie, jakie powinny być, ponieważ to jest za mała czcionka, żeby ta gra się dobrze odpaliła. Ok, więc odpowiedziałem na pytania. Nasze skille to jest persuazja, ukrycie się, security, komputery i nauczanie. To jest bardzo w miarę dobra. Mamy tutaj Teresa Radler, nasza kochanka, jest w Białym Domu. Ok, fajnie. Nie jest źle tutaj. Rzecz w tym, że ja jestem beznadziejny w tę grę, ale to nic. Oczywiście jest mod... Mod jest, no, trudny, bo to jest mod Nightmare, czyli koszmar. To pójdziemy sobie do Industrial i ponieważ wybrałem inne tutaj opcje, to my jesteśmy chyba w tym największym apartamencie. Tak, my jesteśmy w tym największym apartamencie Oki w kondominium, gdzie się najwięcej płaci, ale jak widzimy, sekretność jest 90%, więc trzeba szybko zarabiać pieniądze. Więc pójdziemy sobie do Industrial Districtu, pójdziemy do Crack House. Gdzie to jest? Tak, The Quail. I będziemy rekrutować ludzi. Prostytutka chcesz? Oczywiście, że chcę. Crackhead. Będziesz dla mnie sprzedawał narkotyki. Mutant. Mutant? Mutant nie chce ze mną rozmawiać nawet. Okej. Okay. Mutanci to jest coś takiego jak X-Meni, ponieważ to jest ta... Mutanci się stworzyli, którzy mogą być bardzo inteligentni albo bardzo silni. W normalnym trybie gry tego nie ma, ponieważ jak jest koszmar mode, to jest coś takiego jak w komiksach Marvela, gdzie chodzą te roboty i polują na tych mutantów. Nie mówcie... Tak, nie mówcie tego Marvelowi. Okej, okay, mutanta... Ile mamy tych spotkań? Dopiero trzymamy spotkania. I próbujemy rekrutować tych ludzi. Już nie tłumaczę wszystkiego, bo to nie ma sensu. Nawet ćpuny nie chcą, nie możemy nawet ćpunów przekonać. Jeszcze jedno nam zostało. Tak, nie możemy nawet ćpunów przekonać, żeby byli z nami, bo jesteśmy tacy słabi. Ok, wszystkich, po prostu będziemy naciskali B, już nie będę tłumaczył tego, bo to nie trzeba. Konserwatywny crime squad uderzył. Są uzbrojeni w M16, są vigilanti. Vigilanti to jest takie fajne słowo, antykomunistyczne. To są... No, to się nie zgadza, nie ma tego słowa. No właśnie, to jest... Członek samozwańczej grupy obywateli, którzy podejmują się egzekwowania prawa w swoich społecznościach. To jest właśnie vigilanti. To jest nielegalne i to jest prawicowy kryminalny skład. To są nasi nemesis, to są nasi wrogowie. Więc okej, okay, czekamy następny dzień. Znowu CCS, czyli konserwatywni, a my natomiast będziemy ludziom tym oferowali miejsce w naszym składzie. Okej, okay, temu nie można. I mamy już ludzi. Okej, okay, co ty jesteś dobry? Ty jesteś dobrym kierowcą, tak naprawdę. Żeby nie było, weźmiemy was, nie weźmiemy was. Tak, wujek będzie swoim własnym... Zrobimy tak. Wujek będzie swoim kryminalnym składem. My go rozwiążemy.
Teraz tworzymy nowy skład. Jestem profesjonalnym złodziejem. OK. To jest lider. Lepiej, żeby lider tam za bardzo nie wchodził. A drugi skład będą ci luzerzy. O których mi w ogóle nie obchodzi. To są goje, które możemy wykorzystywać. I trzeba im coś zrobić. OK, więc Jeffrey Conner, co ty jesteś dobry? Ty jesteś... Jakie ty masz? Ty jesteś dobrym kierowcą. OK, nie jesteś dobrym kierowcą. Jesteś beznadziejny we wszystkim. OK, jesteś beznadziejny. Więc Jeffrey, ty będziesz sprzedawał narkotyki. Isla, co ty jesteś? Ty będziesz sprzedawać narkotyki. Ty, co ty jesteś? Komputery. Sprzedawać narkotyki. I Rita, co... O, masz karabin nawet. To ty będziesz... Masz nawet karabinek. Okej. Okay. Więc karabinek już nie masz. Karabinek będziesz sobie lider. Ty nie potrzebujesz, prawda, goju. Okej, więc ty też będziesz sprzedawać narkotyki. Okej, wszyscy sprzedają narkotyki. Jesteśmy w bardzo dobrym lokacji, gdzie jest sekretność 90%, więc jest bardzo dobrze. Wujek natomiast... persuazja 5... Mamy dosyć dużo persuazji i nie możemy sobie poradzić. Stealth trzeba zrobić, żebyśmy... Tak, więc wujka trzeba podbić jemu statystyki, żeby on się zaczął ukrywać. Wujek. Pójdź jeszcze kogoś... nie tutaj. Pójdź jeszcze kogoś rekrutuj do Krakhausu. Mutant. Oni mnie nawet nie chcą. Oni mnie nawet nie chcą. Mutant. No, fajnie. Mutant następny. Prostytutka. Okej, dobrze. Transient, to znaczy bezdomny, który nawet nie chce ze mną rozmawiać. Ja pierdzielę. No ale sobie robimy tutaj... podbijamy sobie te skille. OK, ile już mamy? 5 meetingów, OK, więc tak z ciekawości, nasza persuazja jest 5-5, OK, beznadziejnie. Jaki mamy juice? Juice mamy 0 na 10. OK, heart 8. Najważniejsze, żeby serce heart było większe od mądrości czy wisdom, to znaczy jest mniejsza szansa, że oni się sypną, jak zostaną aresztowani. Nie obchodzi nas to. Okej, okay. Tak nie chcieli, powiedzieli nam, że oni są konserwatywni. Wszystkich tutaj będziemy próbować. Okej, okay. Nicole, sedukcja 5. Jesteś punkiem i jesteś uzbrojona. Okej, okay. To my ciebie weźmiemy. Ty natomiast jesteś szewcem. Okej, okay, to dobrze. Ty natomiast też jesteś szewcem, ale martial arts jest dobrze, więc spróbujemy z tobą pogadać. Masz persuazję, bla, bla, bla. Mamy nowych. Nicole Kowacz, co ty jesteś? Ty jesteś Seduction 5, ok. To możesz być prostytutką. Zobaczymy, ile to będzie. G. Wilma, ty jesteś szewcem. Szewcem, czekaj, Line 4. To może z ciebie zrobimy, żebyś sprzedawała t-shirty. I teraz trzeba zrobić następny skład, który będzie, że tak powiem, domownicy. To nie ci, co sprzedają narkotyki. Ta Wilma tak naprawdę... okej. Okay. Ta osoba druga, jakiej tam... Nicole Kowacz. Jakie tutaj zobaczyć? F, co ona ma? Sedukcję 5, to jest dobrze.
No ja nic, zobaczymy. Nie będzie na razie prostytutką. Czy jeszcze kogoś wziąć? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ile możemy mieć ludzi? Mamy już 6 na 6. Ok, więc teraz wujek. On niech sobie pójdzie gdzieś i niech tak naprawdę zacznie rekrutować ludzi, mimo że on nie potrafi za bardzo rekrutować ludzi, ale musi sobie nabić skilla, żeby rekrutować ludzi. Już nawet hipisi mówią mu, odwal się ode mnie. No ludzie, ja ci mówię o rewolucji hipisie, a ty nie chcesz? To jest coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Żurnalista i tak dalej. Spróbujemy żurnalistę. No właśnie. Żurnalistę. I tak mamy maksymalnie. Będziemy po prostu B naciskać, żeby wszystkich przekonać. Będziemy czekać następnego dnia. Ok. Dobra jest. Chcę zobaczyć tutaj nasze finanse, więc narkotyki 340, t-shirty $5. T-shirty w ogóle nam nie idą, ale rzecz w tym, żeby ona tailoring była. Czekaj, czy możemy zrobić coś takiego, żeby ona robiła nam ciuchy? Tak. I teraz możemy różne ciuchy, sukienki, nie sukienki, możemy zrobić Dark Leather Armor, to jest jakieś opancerzenie zrobione ze skóry, możemy zrobić Army Uniform, możemy zrobić Bondage Gear, BDSM-y, żeby seksualnie wyglądać, a jakże. A możemy też zrobić ciuchy. Niech ona robi ciuchy. I teraz... O, czekaj, nie to. 2 i N, tak. I teraz ona robi ciuchy. I ona jest... zrobimy z niej teraz skład z tych obu ostatnich osób. Bo na nich mi troszeczkę bardziej zależy niż na tych innych idiotach. To będzie skład domownicy. Jaka jest różnica między luzerzy a domownicy? Luzerzy mogą ich odstrzelać, natomiast domownicy to lepiej, żeby ich nie odstrzelali, bo są szanse, że będą z nich dobrzy komuniści. Okej. Jak widzimy, Wilma Harper użyła pierwszej raty ciuchy. To jest bardzo dobrze dla nas. Konserwatywny kryminalny skład znowu uderzył. Nas to nie obchodzi. Naciskamy B, żeby tych ludzi po prostu rozmawiać z nimi. Teraz nic nie kosztuje. Czekamy, aż jedni z tych ludzi, prostytutka czy ci, co sprzedają te narkotyki, oni jebną. Ok. Więc my ich po prostu, to jest rekrutacja, ale my ich po prostu nie rekrutujemy, bo nie mamy i tak miejsca. Więc czekamy, aż policja znajdzie nas. Ok, więc oni ciągle szyją te ciuchy. Z ciekawości ta... Wilma Harper, tak? Wilma Harper. O, Nicole Kowacz, słuchaj. A już mamy nawet... Wow. Okej, okay, nie chcemy cię. Pa, 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 pa. Wszyscy są ubrani w ciuchy, tak? Jak tutaj to idzie, wujek, dobrze. Kto tutaj ma broń? Jeffrey Kovacs, tak? Ok. Więc tobie też zabierzemy broń. I mamy teraz broń, czyli jest fajnie. Niech wujek... Wujek weźmie sobie pistolet. Ok. I wujek teraz pójdzie na akcję, ale zachowamy tą grę. Chociaż ta gra i tak będzie wymazana, jak zginiemy. I nie chcemy się tu pieprzyć save game'ami. Więc pójdziemy na akcję. Sami, bo jesteśmy idiotą.
pójdziemy do University District, do Romney apartamentów i będziemy podbijali sobie nasze schowania się. Jak też otwieranie drzwi i tak dalej. To nie jest złodziejstwo, to jest po prostu liberacja rzeczy, które dla spraw rewolucji. Chyba rozumiecie to, to nie jest złodziejstwo, no, broń Boże, znaczy broń Leninie. To jest wyzwalanie, że tak powiem, o, wyzwalanie środków opanowanych przez wrogie klasy, żeby te środki służyły dobrej sprawie rewolucyjnej. No. Widzieliście Firemana i Fade into Shadows, to znaczy dobrze. Dobrze zadziałało. Conservative suspicious, znaczy oni są podejrzani, ale jeszcze nie ma alarmu. Jest psycholog, a Fade into Shadows to bardzo dobrze dla nas. Chociaż to mi nie pomogło w poprzednim tym, ale dobrze, już pójdziemy sobie. I jestem ciekawy teraz nasze pieniądze, jak tam idzie. Narkotyki 1100, prostytucja 318, t-shirty 5 dolarów. A, bo t-shirty ona teraz szyje te rzeczy. Ok, manufacturing. Mamy 1800, a jesteśmy tutaj w downtown. Dobra, jest i możemy pójść to wszystko opylić. Opylimy te i te, czyli komputerki, co ukradliśmy, opylimy te ściochy, opylimy silverware, te ciuchy, tanią biżuterię, smartfony opylimy. Dobra, jest. Ok. Tutaj z nimi rozmawiamy. Dobra, jest. I czekamy na razie. Wiem, że nic się nie dzieje. Jakoś policja nie ściga naszych ludzi. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy w tym apartamencie, gdzie jest sekretność 90%, więc tutaj bardzo trudno nas złapać. A tak z ciekawości... Ci ludzie, czy im tutaj wzrasta coś? Tak, biznes. Jak widzimy, biznes im wzrasta. Dlaczego biznes im wzrasta? No bo jak sprzedajesz narkotyki, to biznes ci wzrasta. Street Sense też mu powinno wzrastać. Przecinek 80 ma. Czyli jak on sprzedaje te narkotyki, to coraz bardziej jest taki kumaty w sprawach ulicznych, prawda? Taki, no, staje się taki blockers. Nicole Kovacs. No dobra, bądź prostytutką. Okej, okay, więc po prostu czekamy. Na to czekaliśmy właśnie, że konserwatywne świnie są za nami. Dwa Death Squad Officer, Jeffrey Conner. Uciekaj! Nie uciekł. Więc, Rita San też jest wzięta. O, no i zastrzelona. Okej, okay, więc teraz mamy do wyboru osoby, które możemy wziąć. Ojejku. To jest muzyk. Więc to może... Martial Arts, muzykę. Okej. Okay. Niech będzie muzyczka. Natomiast to jest Taylor. Jest Disguise, First Aid i Martial Arts. To też jest dobrze. Strength... Ojej, ale Strength jest jeden. To nic. Persuazja, sedukcja, Street Sense to jest dobra osoba. Adrian Savage i ma takie sobie, ale nieźle. Ok, Adrian Savage, słuchaj. Adrian Hanneman, co ty jesteś? Ty jesteś muzyka, więc ty możesz legalnie grać na muzyczce.
Adrian, co ty jesteś? Ty jesteś persuazja i możesz być prostytutką. Strycens jest dobry. Chociaż nie, Heart masz 5, Wisdom masz 4, to nie, nie będziesz dobra prostytutką. Może. Zrób jakieś burdy na ulicach. Zobaczymy. Chociaż mogło cię zastrzelić, to nie jest dobre. Wiesz co, Adrian? Jesteś taki hojrak. To nie, to my zrobimy coś takiego, że spróbujesz ukraść samochód. Masz Street Sense 4, zobaczymy, czy będziesz potrafił. Wujek Timo natomiast. Wujek Timo, co ty będziesz robił? Coś legalnego najlepiej. Nic nie będziesz legalnego robił. W następnym wideo zobaczymy, jak to będzie. Będziemy próbowali samochód wziąć, ukraść. Do zobaczenia.